My cały czas poważani przed galą Strive Tube, ze mną Ahmed Katajew. Cześć Ahmed. Siema. Słuchaj, jak przebiegło zbijanie wagi? Było ciężko, czy tym razem sam w porządku po prostu, że nie odczułeś tego? Szczerze powiem ci, teraz trochę odczułem niż teraz. Zawsze zbijałem 70 kg, ale teraz było catch weighting, więc 73. A nie wiem czemu, odczuwałem trochę, ale wszystko było ok. Czyli zawsze zbijałeś więcej, czy teraz zbijałeś mniej? Zbijam więcej. Aha. To może dlatego, że nie wiem, no to też takie, że teraz zbijałeś mniej, a jednak troszeczkę gorzej, to... Teraz mniej zbiłem, ale ciężej było, nie wiem czemu, ale trochę było. Może po prostu taki dzień, że wiesz, no nieraz jest... Tak, dokładnie. Ważne, żebyś jutro po prostu, jak wejdziesz do klatki, miał optymalną dyspozycję. Dokładnie. Kto jutro będzie w twoim narożniku? Moim narożniku będzie Salambek Damajew i będzie tam z Lublina chłopaki, które dawno znam, Georgi Esiwa, może Mansur Abdurzaków, dokładnie nie wiem, ale zobaczymy. Georgi Esiwa kojarzę, oglądam akurat jego walki, jak byłem na galach. Ogólnie w jakich klubach przygotowałeś się do tego pojedynku? Czy to był tylko jeden klub, gdzie trenujesz na co dzień, czy jeździłeś gdzieś po Polsce? Na co dzień trenuję w Berserker Steam Stargard i jeżdżę do Szczecina, tam BT Gym i tam też sparingi robię z chłopakami bardzo mocne. Które walczą w KSW, tam dobrych organizacjach, na Fejnie na przykład. Z nimi trenujesz, z nimi przygotujesz się. Były jakieś propozycje już dla Ciebie z organizacji pozapolskich, takich z zagranicy? Było, ale na razie tak wiesz, to było takie, że tydzień, dwa dni, trzy dni, takie dla mnie to tak trochę za wcześnie. No oczywiście, nie chciałeś po prostu brać czegoś last minute, bo budujesz sobie tą karierę tak, żeby ona poszła w dobrym kierunku, żebyś, nie wiem, osiągnął ten swój top, a nie dla Ciebie będzie top, jak już będziesz walczył w KSW, czy Twoim topem będzie dopiero UFC. Dokładnie, dokładnie. Także jeśli raz zadam Ci pytanie, jeśli na przykład dostałbyś organizację KSW, że tam byś walczył, to już dla Ciebie było takie spełnienie marzeń, czy jednak cały czas byś dążył do tego UFC, żeby walczyć w tej lidze mistrzów? Tak, w KSW też dla mnie jest dobra organizacja, bardzo. Chciałbym w Polsce występować najpierw, doświadczenie nabrać jakąś i później zobaczymy UFC też. To wszystko, nie mam tak, że tam, że nie mam takich celów, że nie mam niby, ale ja cały czas próbuję iść do przodu, uczyć się, trenować i cały czas do przodu. Jeśli chodzi o jutrzejszy pojedynek, chcesz to zakończyć efektownie przed czasem, czy jednak jesteś tak nastawiony po prostu, żeby tylko wygrać, ale żeby to zrobić mądrze i nawet to może być na punkty, ale byleby tylko była wygrana? Na pewno mądrzej, bo ostatnie moje walki nie były mądrzej, nie byłem sobą i dużo czego wyciągnąłem z tego. Jeśli głowa moja nie pracuje, to ja nie jestem sobą. Nawet nie pamiętam ostatnie walki. Nawet nie pamiętam, co ja robiłem. W szatnie byłem, nie pamiętam, co robiłem. I teraz chcę bardziej zawodowo podejść do tego, myśleć. I efektownie, oczywiście, jak się uda, to efektownie. Plan jest, więc będziemy trzymać się planu. Wspomniałeś tam, że nieraz jak właśnie głowa nie gra. Ja też kiedyś z Mamenem rozmawiałem, że po prostu jak on te swoje problemy nerwicowo-depresyjne miał, to no wtedy nie był sobą w tym oktagonie. Czy nie myślałeś, żeby po prostu rozpocząć pracę nie z psychologiem, z jakimś trenerem mentalnym, który po prostu potrafiłby przed walką poukładać tak tą twoją głowę, żeby głowa zagrała, no i wtedy ciało będzie robiło to, co potrafisz. Nie, ja to mam w sobie takie coś, ja muszę sam sobie pomóc. Nikt mi nie pomoże, bo i tak mi każdy pomaga, każdy mnie nastawia, mój trener, moi narożniki, każdy, Tomek Stasiak mi zawsze pomaga, zawsze mi podpowiada jak najlepiej, moi koledzy. Mam dobry team, tylko ja sam muszę ogarnąć swoją głowę i w końcu sobie, ja tak myślę, że ogarnąłem tą głowę i w końcu wszystko będzie dobrze. No to ja tego Ci z całego serca życzę. Jeśli chodzi o sparingi przed Twoją walką, to z kim głównie sparowałeś z takich bardziej znanych zawodników? No bo wiadomo, w Berserker Stargard naprawdę tych zawodników się przewija bardzo dużo i kogo mógłbyś tak wyszczególnić, kto Ci naprawdę no, dał mocno popalić podczas tych sparingów w przygotowaniach? Nie będę ukrywał, mogę powiedzieć, dwóch szybsieników. Na pewno Oskar Szczepaniak, Wojtek Kawa. Jeszcze jest tam chłopaków paru z dobrych, ale ciężkich też. Sparingi robię z ciężkimi też. Pod okiem Michał Materle, więc Michał nigdy nie odpuszcza. Jak coś do końca musimy iść na sparingach, więc to te dwa osoby tak najmocniejsze moim zdaniem. Co? Z Michałem kiedyś miałeś okazję posparować? Sparować, taki lekki sparing miałem.
A wiadomo, Michał to legenda, więc nie będę się nigdy porównał do niego, więc ale on jest moim takim idolem, tak? Czyli fajnie masz na sali po prostu kogoś, kogo wiesz, no jest tak. Twoim idolem, a jednocześnie kolegą z sali. Oczywiście. Zawsze wspiera mnie. Słuchaj, Ahmed, ja jutro życzę Ci wspaniałej walki, żebyście oboje z przeciwnikiem zakończyli ją zdrowo. No i oczywiście życzę Ci zwycięstwa. Jak chcesz, możesz się zareklamować tu dla naszych widzów, to będą Cię obserwowali w Twoich social mediach. Dziękuję bardzo. Obserwujcie mnie na Instagramie Borz Katajew i wszystko. Oglądajcie jutro. Jutro będzie bitka. Subskrybujcie kanał Za Ciosem. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Dzięki.